Hej, w tym szybkim materiale do Adobe Premiere Pro pokażę Ci, jak możesz zrobić sobie efekt Tilt Shift, także zapraszam do oglądania. Ok, jesteśmy w programie i teraz, jak widzicie, są to przykłady, które widzieliście właśnie na materiale podglądowym, na którym mogliście zobaczyć finalny efekt tego, co zrobimy. Ten efekt możecie osiągnąć na dwa sposoby. Możecie właśnie zainwestować w obiektyw Tilt Shift, który Wam zaoferuje taką plastykę obrazu, albo możecie zrobić to w postprodukcji i właśnie na tym sposobie się skupimy. Ważne jest to, że ujęcie musi spełniać pewne warunki. Wyobraźcie sobie, że nagrywacie miasto, jakby było w akwarium, czy w jakimś miniaturowym czymś zamkniętym, no i naturalnie nie będziecie nagrywali na wysokości oczu, tylko będziecie nagrywali od góry, pod kątem i właśnie takie ujęcia, jak tutaj widzicie, czyli tak jakby z góry pod kątem, tutaj znowu mamy pod kątem, tu znowu mamy pod kątem, no i takie ujęcia właśnie pozwalają nam, aby ten efekt zaistniał, no i jakby to jest taki wymóg, aby ten efekt finalny wyglądał naprawdę spoko i dobrze, bo na wysokości oczu tego nam się nie uda osiągnąć sztucznie w postprodukcji. Może żebyśmy to robili ręcznie, ale nie. To zbyt czasochłonne jest tak naprawdę, więc takie ujęcie będzie idealne. Plus czas migawki jak najkrótszy, tak aby po prostu ruch był jak najmniej rozmyty. Dzięki temu to będzie jak najlepiej wyglądało, więc ja to stworzę sobie na Adjustment Layer, tak abyście widzieli kolejność warstw, które nakładam i będzie to chyba prostsze do zrozumienia, więc przerzucam sobie Adjustment Layer i go od razu duplikuję na 3 razy, bo będziemy sobie dodawać 3 efekty. Na samym początku będziemy sobie dodawać kolor, tak aby sprawić, aby ten kolor był trochę mniej naturalny i trochę jednak pokazywał, że to nie jest prawdziwy świat. Teraz dajemy sobie efekt Sharpen, gdyż fajnie, aby ten obraz właśnie miał jak najmniejszy rozmycie. Dlatego Wam wspomniałem o czasie migawki, tak aby tutaj wszystko na samym początku było dość ostre, bo potem będziemy to rozmazywać. I potem tak naprawdę damy jeszcze jeden adjustment layer, który nazwiemy Noise i on przywróci na partiach, które rozmyliśmy, tak aby ten obraz nie był taki mydlany, tylko miał jeszcze tam taki szum filmowy, aby to było mniej więcej widać, że to jakby jest prawdziwy efekt. Oczywiście nie jest to prawdziwy efekt. No i teraz przerzucam sobie na Color Lumetric Color, bo on ma wszystko, co potrzebujemy, więc z Creative, aby osiągnąć taki mniej naturalny look, to używam sobie Vibrance na 40 i ten efekt powoduje to, że podnosi saturację kolorów, które tak naprawdę w tym ujęciu nie powinny mieć takiej dużej saturacji. No i sobie ściągnę główną saturację na około 90. Dzięki temu kolory, które w tym ujęciu powinny mieć taką mocną saturację, będą miały mniejszą saturację, a kolory, które miały mniejszą saturację, będą miały większą saturację, więc jest trochę jakby inaczej niż w prawdziwym świecie. No i podnieśmy sobie kontrast na około 35, aby to też było mocno kontrastowe ujęcie, może nawet na 40. I ja samą ekspozycję podniosę tego ujęcia na 0,3, bo ono jest ewidentnie za ciemne, więc nawet może 0,4. No i to jest nasza edycja koloru, czyli jak widzicie, tak było na początku, tak mamy teraz. Widzimy, że kolory są trochę takie bardziej sztuczne, podnieśliśmy kontrast, czyli prosta edycja tak naprawdę, nic nie wnosząca, tylko sprawić, że ten efekt będzie trochę wyglądał ciekawiej. No i teraz wrzucam efekt Sharpen, który wyostrzy mi ten obrazek trochę mocniej. No i niech nałożę, to będzie tak mniej więcej od 10 do 15, więc dam sobie na 15. Mamy teraz wyostrzenie tego obrazka. No i teraz klucz programu, czyli Blur. Jeśli chodzi o Blur, to polecam Wam korzystać z dwóch Blur, albo Compound Blur, albo z Camera Blur, gdyż na przykład Gaussian Blur wygląda zbyt sztucznie, aby ten efekt zadziałał, więc my skorzystamy z tego, tym razem z Camera Blur, tylko ten efekt ma do siebie to, że jest bardzo wymagający i trzeba zawsze sobie robić na przykład Sequence Render Entire Work Area, aby go podejrzeć na żywo, bo musicie mieć naprawdę dobry komputer, aby to na żywo odpalić. Ok, więc efekt Control z Camera Blur i ustawmy sobie Blur na około 5.
ten Blair jest mocny, nawet na piątce, więc nie musicie się bać, że to będzie za słabe. I ja wyłączam widoczność tego Blaira, aby mi po prostu komputer nie liczył na marne. Biegam sobie prostokąt, a mi powstała prostokątna maska. Biorę jeden punkt, przytrzymuję shift, biorę drugi. No i przesuwam teraz to mniej więcej w rejon, który chcę rozmyć. Czyli gdzieś tutaj ustawię sobie już rozmycie na około 500, tak aby zobaczyć już rejon, który będzie w miarę ostry. To będzie mi spowoduje to, że łatwiej mi się ustawi moją maskę, czyli mniej więcej gdzieś tak będę chciał. Łapię ten punkt, przytrzymuję shift, no i przesuwam mniej więcej tak, aby tutaj była mniej więcej najlepiej jakby równa linia. Mam teraz coś takiego, mogę odpalić nasz blur, no i teraz tak naprawdę zobaczymy zaraz nasz prawie finalny efekt i no coś nie działa, bo mamy rozmyty sam środek, bo musimy teraz naszą maskę tylko odwrócić, no i teraz ten środek tu rozmyty zrobi nam się zaraz ostrzej, będziemy mieli efekt tak naprawdę tilt shift już gotowy. Więc teraz jak to sobie zoomuję, widzimy, za bardzo, czyli na 150, widzimy, że tuż są krawędzie już rozmyte, ten kamera robi robotę, tutaj także rozmyte i widzimy tylko nasz środeczek. Teraz, aby to trochę, to mydło tutaj u góry trochę zrobić ciekawsze, to dajmy sobie efekt noise, tylko też nie za mocno. Dajmy sobie noise, wyłączmy sobie, aby było bez koloru i amount na około 3. Dzięki temu ten rejon, gdzie jest tak mocno tutaj jakby mydłem rzucony, będzie wyglądał trochę naturalnie, bo w nim będzie występował normalnie szum. Nie będzie jakby, to ujęcie nie będzie jakby takie czyściutkie, więc ja teraz wyłączę blur. Przejdę sobie gdzieś tutaj. Zobaczę, czy mi w ogóle to, zaraz przeczytę to ujęcie. Dam sobie, okej, okay, wczytało mi, widzę, że już tutaj ten szum się pojawił, ale dopiero teraz się nam blur odznaczył, więc dam sobie blur jeszcze raz. Dam sobie render entire work area, niech to chwilę mi tutaj się przeliczy. O, teraz nawet nie chce mi tego przeliczyć przez ten efekt. Jak wspomniałem, ten efekt jest dość wymagający. Okej, okay, dobra, załapał mi, więc mogę sobie anulować. Pójdę sobie na pierwszą kratkę i teoretycznie powinna mi złapać. Tak sobie dam teraz na fit, ale może nie. Okej, okay, złapało mi na fit, już widzę mój finalny efekt. No i fajnie widzimy teraz jakby ten efekt tilt shift już w głównej roli. Ale nie zawsze dodajemy sobie prostą kątną maskę i mamy gotowy efekt. Zduplikuję sobie te rzeczy i przeniosę na ujęcie numer 2. To sobie tylko skrócę. No i podejrzymy sobie, jak wygląda ujęcie numer 2, na którym ta maska do tilt shift będzie wyglądała trochę inaczej niż w tym pierwszym przykładzie. Więc teraz musi nam to się odpalić. Ok, blur załapał, no i teraz widzimy, że to wygląda w taki sposób, że jest ok, ciekawiej, ale ten rejon jest już znacznie dalej niż ten jakby przybliżony do nas przez most, więc on powinien już nie być ostry, aby ten efekt wyglądał jakoś ciekawie. No i co ja robię jakby w takim momencie? W takim momencie łapię mój blur, włączam jego widoczność, żeby premier złapał trochę oddechu i zaznaczam moją maskę oczywiście. Ok, maska została złapana, więc biorę sobie zwykły kursor, no i dodaję sobie teraz punkty. Tutaj dodajmy sobie z 3 punkty, tak samo tutaj dam sobie punkty, no i tu sobie dam punkty. Teraz tą maskę przesuwam tak, aby tutaj z prawego dolnego rogu było już rozmycie, tutaj to rozmycie nawet trochę wyżej, tak aby on mi tutaj mniej łapał tych ludzi. Daję sobie to tak samo tutaj, to przesuwam tutaj do góry i to przesuwam też, aby potem z tego drugiego punktu tutaj skorzystać, czyli maskujemy trochę już ten rejon, gdzie jest nasz most, tak aby tutaj było rozmycie, tu było już, może nie aż takie duże, ale też aby to było rozmycie, no i tak samo tutaj ściągam sobie, aby to rozmycie tutaj było jak najmniejsze, trochę z dużo punktów,
ale jest ok. No i teraz mam taką maskę, która obejmuje mi, można powiedzieć, że cały mózg, to nie jest na równej linii, tylko jest tutaj, tylko w tym rejonie. No i teraz jak sobie odpalę ten blur z powrotem, to mimo że ten efekt nie powinien do końca zadziałać w takim przykładzie, to przez to, że to rozmycie tutaj na krawędziach jest jeszcze słabe, czyli tutaj jeszcze nie ma tego pełnego rozmycia, tutaj tak samo ono jeszcze będzie istniało, to będzie wyglądało już naprawdę spoko według mnie. No i teraz widzimy, że ten efekt miniaturowego miasta w tym przykładzie wygląda lepiej niż jak mieliśmy tutaj taką pionową linię, bo tutaj ten rejon z prawej strony za mostem jest już nieostry. No i tak powinno być, jeśli byśmy rzeczywiście robili takie ujęcie, więc warto czasami pokombinować z kształtem maski naszego blera. Więc to było na tyle. Tak możecie zrobić sobie efekt Tilt Shift w Premiere Pro. Jak macie jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzach. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i co? Trzymajcie się. Cześć!